Dzień dobry Państwu. Jak słyszymy, chwila przerwy, która tutaj nas spotyka. Życie nie znosi próżni. Pomoc trzeba nieść ludziom nie tylko w dni powszednie, ale również święta. Dlatego pierwszeństwo oczywiście poczekaliśmy, żeby wybrzmiała syrena, bo tu pewnie biegną nasi wspaniali strażacy. Pewnie komuś na ratunek za chwilę będą wyjeżdżać. Szanowni Państwo, drodzy starostowie dożynek, drodzy rolnicy, szanowni goście, wszyscy rolnicy i mieszkańcy zgromadzeni w dniu dzisiejszym na naszym wspaniałym rynku, na naszym placu Kilińskiego. Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszych uroczystościach starostów dożynek, panią Milenę Abramowską, rolnika ze wsi Kluki, witam serdecznie pana Mariusza Wąsowskiego, rolnika ze wsi Zimnowoda, starostę do dzisiejszych dożynek. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Witam serdecznie panią Marię Koc, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Witam panią Teresę Annę Wargocką, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana Czesława Mroczka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz, również posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie witam panią Elżbietę Lanz, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Witam panią Magdalenę Sałata, dyrektora delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Serdecznie witam pana Marcina Podsędka, wiceprzewodniczącego Sejmiku województwa mazowieckiego. Witam pana Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego oraz jednocześnie przewodniczącego naszego Rady, naszego powiatu mińskiego. Witam serdecznie pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, starostę mińskiego. Witam serdecznie pana Marka Pachnika, członka zarządu powiatu mińskiego i naszego dyrektora naszej wspaniałej szkoły podstawowej w Kałuszynie. Serdecznie witam księdza dziekana, prałata Władysława Szymańskiego, proboszcza naszej parafii, jednocześnie duszpasterza rolników diecezji warszawsko-praskiej. Serdecznie witam księdza Jerzego Skłódzkiego, wikarego naszej tutejszej parafii. Bardzo gorąco witam pana Mariana Soszyńskiego z małżonką Barbarą, byłego burmistrza, wieloletniego burmistrza Kałuszyna i honorowego, podobnie jak nasz ksiądz prałat, honorowego obywatela Kałuszyna. Witam serdecznie pana Bogusława Michalczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie. Witam, szanowni państwo, pana Krzysztofa Wawrzyńca-Borchowskiego, wieloletniego posła na Sejm Rzeczpospolitej Ziemi Siedleckiej. Witam panią Aleksandrę Dziwulską, kierownika delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim. Witam pana inspektora Sławomira Rogowskiego, komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim. Witam pana starszego brygadyra Pawła Parobczaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Witam pana Piotra Serafina, nadleśniczego Nadleśnictwa Mińsk. Witam, szanowni państwo, przedstawicieli jednostek wojskowych i z terenu działalności garnizonu Mińsk Mazowiecki, czyli witam pana majora Pawła Majchrzyka z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i pana kapitana Zbigniewa Dobrzyńskiego z Oddziału Specjalnego Żandarmerii. Witam również pana nadkomisarza Roberta Momota, komendanta, zastępcy komendanta policji w Mrozach. Witam pana Eugeniusza Kuleszę, prezesa Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych w Kałuszynie.
Witam pana Stanisława Mejrzytowicza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Mińsku Mazowieckim. Witamy pana Piotra Erawskiego, prezesa zarządu ziemi LGD, ziemi mińskiej. Witamy serdecznie pana Adama Więckowskiego, kierownika placówki terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim wraz z pracownikami. Witam panią Ewę Zarębę i pana Emila Orkwiszewskiego, przedstawicieli polskich sieci energetycznych. Witam szanowni państwo delegatów gminy Kałuszyn do Mazowieckiej Izby Rolniczej w osobach pana Dariusza Abramowskiego i pana Andrzeja Śledziewskiego. Szanowni państwo, witam osoby, które reprezentują na co dzień mieszkańców naszego miasta i gminy, czyli wszystkich radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie. Równie gorąco witam wszystkich przedstawicieli urzędu w terenie, bo to taka rola jest tych państwa, czyli naszych drogich sołtysów z 28 sołectw naszej gminy Kałuszyn. Serdecznie witam. Witam szanowni państwo naszych przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta oraz przedstawicieli instytucji obsługujących mieszkańców. Witam dyrektorów oraz pracowników wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, opieki zdrowotnej, żłobka, opieki społecznej, instytucji kultury i służb komunalnych. Witam serdecznie. Witam szanowni państwo przedstawicieli organizacji społecznych z terenu miasta i gminy Kałuszyn, strażaków z naszych jednostek OSP, którzy pewnie w tej chwili już pracują i pewnie komuś albo pomagają, albo może ratują życie. Witam koła gospodyń wiejskich w Zimnowodzie, w Garczynie Dużym, Milewie, Olszewica, Gołębiówce. Witam Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem Zimnowody. Witam koło Polskiego Związku Emerytów, Rencizów, Inwalidów w Kałuszynie wraz z grupą teatralną Złota Jesień pod przewodnictwem pani Jadwigi Milewskiej. Serdecznie witam. Witam Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku z przewodniczącą samorządu słuchaczy panią Henryką Królak. Witam serdecznie zespół, który przed chwilą się już prezentował na naszej scenie, ale jeszcze powróci, czyli międzypokoleniowy zespół Razem pod kierunkiem pani Teresy Kowalskiej. I bardzo serdecznie też witam szkolne zespoły artystyczne, które będą występowały. Zespół Kasieniecka pod kierunkiem pani Teresy Kowalskiej, zespół wokalno-instrumentalny Fleciki pod kierownictwem pani Wandy Streczyńskiej i zespół Eksplozja pod kierownictwem pani Katarzyny Berskiej. Witam również przedstawicieli mediów, prasy, którzy dzisiaj na nasze zaproszenie przyjechali do Kałuszyna. Witam serdecznie. Witam proszę państwa wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn, jak również wszystkich przybyłych gości spoza terenu naszej gminy. Szanowni państwo, dzisiaj 20 raz spotykamy się tradycyjnie już, jak to w Kałuszynie ustalono dawno, dawno temu, w pierwszą niedzielę września. Spotykamy się na uroczystościach dożynkowych, dożynkach w znaczeniu gminnym, ale również i parafialnym. Drodzy państwo, zaczęliśmy mżą świętą i bardzo dziękuję za celebrację jej księdzu prałatowi, naszemu proboszczowi, mszą świętą, okraszoną także jakże wspaniałym występem chóru działającego przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Groszkach pod przewodnictwem pana Sławomira Strupiechowskiego, naszego organista, ale również radnego naszej Rady Miejskiej. Bardzo im za to dziękuję. Drodzy państwo, dożynki nierozerwalnie wiążą się z polską tradycją. Cofając się wstecz. Celebrowane były od XVI wieku w różnej formie, ale w jedną i niezmienialną treścią. Dożynki, szanowni państwo, to jest po pierwsze dziękczynienie Bogu za plony, po drugie podziękowanie. I my dzisiaj dziękujemy rolnikom, czyli osobom, dzięki którym na naszych stołach jest chleb. Chleb, proszę państwa, który tak naprawdę ma znaczenie, po pierwsze, jako ten chleb, nasz powszedni posiłek, najbardziej nam niezbędny do życia. Po drugie, chleb w wymiarze
misternym, w wymiarze Eucharystii, w wymiarze chrześcijaństwa. I po trzecie, chleb, który jest symbolem naszych pragnień materialnych. Szanowni Państwo, z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam rolników, przetwórców, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, hodowców, wszystkich, którzy swoją ciężką pracą przyczyniają się do tego, aby tych produktów, płodów rolnych nie brakowało. Tych wspaniałych produktów rolnych. Wszyscy mamy doskonale wyrobioną świadomość, że polskie produkty rolne są bardzo, bardzo wysokiej jakości, nie mówiąc, że są smaczne i po prostu naturalne. To jest, proszę Państwa, nasz skarb narodowy, który należy dopieszczać, pielęgnować i stwarzać warunki do tego, aby tworzenie tych produktów stało się dla rolników przyjemnością, ale również, żeby dawało im satysfakcję materialną. Drodzy Państwo, również z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich rolników seniorów. Osoby, które całe życie przepracowały w rolnictwie, na roli, którzy teraz po przekazaniu gospodarstw następcom, zapewne synom, córkom, wnukom, cieszą się z tego święta, cieszą się, że ich praca, ich wysiłek włożony w ten trud jest pielęgnowany przez ich rodziny, że ta tradycja rolnicza trwa z pokolenia na pokolenie. Także jestem przekonany, że również bardzo, bardzo jest ich tutaj dużo z nami i serdecznie rolników, seniorów pozdrawiam. I dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz polskiego rolnictwa. Szanowni Państwo, przed chwilą z rąk starostów Dożynek, pani Mileny i pana Mariusza wraz z księdzem prałatem otrzymaliśmy chleb. Chleb dożynkowy, ten wielki symbol. Ten symbol, ale dla mnie jako dla burmistrza też ogromne zobowiązanie. Przyjąłem go z szacunkiem i z pokorą, ale mając świadomość, że rolą władz gminnych jest działanie ukierunkowane na pomoc tym rolnikom, ażeby ich działania były doceniane w gminie i poprzez działanie samorządu, poprzez działanie burmistrza i poprzez działanie Rady Miejskiej, ażeby te ich działania były wspomagane. Gmina Kałuszyn od kilkunastu lat prowadzi politykę prorolniczą, prowiejską. Tworzone są inicjatywy i kontynuowane już wcześniej powzięte, aby właśnie życie na wsi może nie stworzyć łatwiejszym, ale w jakiś sposób ten trud pracy rolniczej troszeczkę obciążyć. Proszę Państwa, od wielu lat w gminie Kałuszyn objawia się to przede wszystkim polityką fiskalną. Podatek rolny na terenie naszej gminy jest chyba najniższy z możliwych. Co roku jest stawka podatku obniżania do granicy mniejszej, aby nie było podwyżki. Proszę Państwa, już od kilku lat miasto pomaga ludności poprzez dotowanie wody i ścieków na terenie gminy. W tej chwili jest to 35 groszy do 1 metra sześciennego wody i 68 metrów do 1 metra ścieków. Od lutego tego roku, Szanowni Państwo, wprowadziliśmy dopłaty do wywozu nieczystości ciekłych. A żeby tą różnicę pomiędzy wioskami, gdzie kanalizacja jest, a gdzie nie ma, zrównoważyć w aspekcie finansowym, żeby tylko pobierano opłatę za metr ścieków bez żadnych narzutów, co obniżyło w tej chwili stawki wywozu nieczystości, myślę, że jakieś 250%. Szanowni Państwo, moją rolą i rolą Rady Miejskiej w Kałuszynie jest, ażeby te działania kontynuować i takie zamierzenia są już robione w tym roku i będą planowane w budżetach roków następnych. Czyli dalsza modernizacja dróg, nie tylko dróg dojazdowych do wsi czy przez wieś, ale przede wszystkim, a może również dróg prowadzących do pól, proszę Państwa. Również jest to dalsza modernizacja jeszcze tych kilku remiz, które nam brakuje do wykończenia i stworzenie remizoświetlic nowych, bo to są miejsca życia kulturalnego w każdej wsi i to należy pielęgnować, pieścić i zachęcać, żeby ludzie się garnęli do tego miejsca. Szanowni Państwo, chleb podzieliliśmy.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że Państwo tutaj dzisiaj przyszliście, żeby się z nami spotkać, żeby wspólnie świętować. Bardzo dziękuję wszystkim delegacjom wieńcy dożynkowych. Mamy ich bodajże chyba 17. Bardzo się cieszę. To jest naprawdę imponująca ilość. To jest ogrom pracy. Państwo widzicie efekt, ale my widzimy tylko efekt. To trzeba sobie przełożyć w głowie na te żmudne godziny tworzenia tego. Bardzo dziękuję wszystkim wioskom, wszystkim sołectwom, które te wieńce stworzyły. Szczególnie dziękuję dwóm sołectwom, z którymi uczestniczyliśmy z księdzem prałatem wczoraj. Byliśmy na diecezyjnych naszych dożynkach, które odbyły się w Ostrówku pod Wołominem, czyli sołectwo Olszewice i Stare Groszki. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy. Szanowni Państwo, również kończąc, życzę rolnikom, życzę wszystkim, którzy z tej ziemi, z tej polskiej ziemi, a ziemia to jest tożsamość, Polska rolnictwem stała i ma proweniencję rolniczą. Życzę wszystkim Państwu, ażeby Wasza praca dawała Wam satysfakcję i moralną, ale również i materialną. Życzę Państwu, aby ta praca przede wszystkim była uznawana i szanowana. Również w sytuacjach trudnych. Ten rok, wiemy doskonale, wiąże się z klęską suszy, bo tak należy to nazwać. Życzę, proszę Państwa, żeby Waszym rodzinom żyło się godnie i dostatnie na miarę tej pracy, którą, Szanowni Państwo, wkładacie. Praca na roli nierozerwalnie wiąże się, bo to widać w każdym rolniku. Nie tylko z ukierunkowaniem na zysk, ale z miłością do tej ziemi. To widać w oczach tych ludzi, którzy pracują z poświęceniem wręcz. I za to Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam, zostańcie z nami. Zapraszam do cieszenia się dzisiejszą uroczystością. Będą występy do późnego wieczora. Mamy wspaniałe jadło regionalne. Korzystajcie z tego, cieszmy się. Dziękuję wszystkim gościom, tym bardziej, że mówię, mamy przyjemność cieszyć się w takim wspaniałym gronie, tylu wspaniałych gości nas odwiedziło. Bawmy się, radujmy. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, zapraszamy teraz na scenę naszych gości przybyłych do nas na uroczystości dożynkowe. Na wstępie poproszę o wystąpienie panią Marię Koc, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam. Dostojni gospodarze dzisiejszej uroczystości, czcigodny księże dziekanie, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo starostowie dożynkowi, drodzy goście, na czele z państwem parlamentarzystami, szanowny panie starosto, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Kałuszyna, miasta, gminy, mieszkańcy powiatu miejskiego i sąsiednich miejscowości. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą piękną i wzruszającą uroczystość. Piękną i wzruszającą, bo jest to uroczystość dożynkowa i my wiemy, my mieszkańcy wschodniego Mazowsza, wiemy, że wszystko, co się tutaj dzieje, ma głęboki, symboliczny wymiar. Ani te wieńce, ani te chleby, to nie jest dekoracja. Drodzy Państwo, to są symbole dostatku, symbole dobrobytu, symbole naszej wdzięczności, wdzięczności dobremu Bogu. I zaczęliśmy tak, jak Pan Bóg przykazał, od wspólnej modlitwy, od nabożeństwa, tutaj w pobliskim kościele, na mszy świętej pod przewodnictwem księdza dziekana. Zaczęliśmy tak, jak Pan Bóg przykazał, bo wszyscy się tutaj zgromadziliśmy, aby dobremu Bogu podziękować za plony, za dar chleba, za dar pracy, za wolną ojczyznę, za pokój, bo przecież mamy dzisiaj 1 września i wiemy, co to jest za data. Tym bardziej, że jest to 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń, jakie zaczęły się dla Polaków, dla Polski właśnie 1 września 1939 roku. I nic, co się tutaj dzieje, nie jest przedstawieniem, happeningiem. My to wszystko bardzo głęboko przeżywamy.
My to przeżywamy, bo w sercu mamy te wszystkie wartości, o których mówił ksiądz dziekan. Dziękuję za tę piękną, przejmującą homilię, księże dziekanie. Dziękuję za ten apel do nas, abyśmy trwali przy wartościach, przy naszej wierze, przy Bogu, przy Kościele, przy ojczyźnie, przy rodzinie, abyśmy trwali, abyśmy nie zwątpili, abyśmy się nie dali wodzić na pokuszenie. Bo ta wiara, te wartości, te tradycje nas ukształtowały, ukształtowały naszych przodków. Dzięki nim my jesteśmy. Dziękuję, księże dziekanie. Szanowni Państwo, piękne są te tradycje dożynkowe, tak jak mówił pan burmistrz. One się ukształtowały wiele wieków temu, bo zawsze rolnik odgrywał ważną rolę. Ważną rolę w naszej historii, bo przecież karmił naród polski. Teraz też tak jest. Tylko 15% obywateli naszego kraju to są rolnicy, chociaż 40% mieszkańców, Polaków mieszka na wsi, ale tylko 15% pracuje na roli, bo ciężka to praca, bo odpowiedzialna, bo nie wszystko zależy od człowieka. Żeby nie wiem, jak się starał, jak ciężko pracował, przyjdzie burza, przyjdzie zlewny deszcz, albo przyjdzie wielotygodniowa, nawet miesięczna susza i nie ma plonów. I Boga trzeba prosić, aby pobłogosławił i dał siłę. Ale drodzy Państwo, chociaż susza, to przynajmniej część plonów udało się zebrać. Będzie chleb z polskiej ziemi. I są te piękne wieńce, i są te piękne chleby, które próbowaliśmy, i te wieńce, na które patrzymy z takim zachwytem, bo każdy z nich to jest dzieło sztuki. Kłosy zebrane w odpowiedniej porze, ani nie za wcześnie, ani nie za późno, ani nie przeszarzałe, złociste, wspaniałe, pełne. Podziwiam i kłaniam się nisko tym, którzy wykonali te piękne wieńce, tym, którzy wypiekli te chleby, ale przede wszystkim tym, którzy pracowali na to, aby zebrać ziarno i aby ten chleb był. Kłaniam się nisko wszystkim rolnikom z Kałuszyna, z gminy Kałuszyn, z powiatu mińskiego. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie i z całego serca dziękuję za Wasz trud, za Waszą pracę, za Wasze oddanie i za to, że trwacie przy wartościach. Drodzy Państwo, wspomniałam już o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tak się złożyło, że ta niedzielna uroczystość dożynkowa przebiega 1 września, ale przecież dożynki mają swój czas właśnie na przełomie sierpnia i września. Więc odbywają się właśnie dzisiaj, ale gromadząc się, pamiętajmy też o tych, którzy w czasie II wojny zginęli. Bo my wszyscy pamiętać musimy. Nie po to, aby rozdrapywać rany, ale pamięć, szanowni Państwo, jest po to, aby nigdy więcej wojna się nie zdarzyła. Naszym obowiązkiem jest pamiętać. Jest pamiętać o tych 11 milionach Polaków, których straciła nasza ojczyzna w wyniku II wojny światowej. 6 milionów zostało zamordowanych i zginęło na różnych frontach II wojny światowej, a 5 milionów pozostało poza granicami Polski. 1/3 Polaków. Tylu utraciliśmy naszych rodaków w wyniku II wojny światowej. Utraciliśmy ponad połowę naszego terytorium. Zniszczona została nasza gospodarka. Ekonomiści mówią, że gdyby nie II wojna światowa, nasza gospodarka byłaby 3 razy większa i nie musielibyśmy gonić krajów Europy Zachodniej, bo pewnie żylibyśmy na podobnym poziomie. Ale wojna wybuchła, przyniosła ogromne straty. Zakończyła się, co nie znaczy wcale, że zakończyła się dla Polaków w jakiś szczęśliwy sposób, bo wiemy, że my w czasie wojny byliśmy między czarną śmiercią a czerwoną zarazą i ta zaraza została na długo tutaj na polskiej ziemi. Ale teraz żyjemy w wolnym kraju, cieszymy się i Bogu dziękujemy za pokój, za wolność, za to, że jesteśmy razem. I abyśmy zawsze byli razem, a żebyśmy, szanowni Państwo, pamiętali przy wszystkim, co nas dzieli, że łączy nas Polska, łączy nas miłość do ojczyzny. Łączą nas nasi bohaterowie, którzy za Polskę przelewali krew. Drodzy Państwo, wszystkim rolnikom życzę, aby Pan Bóg wam pobłogosławił w
Życzę Wam, abyście byli zawsze usatysfakcjonowani ze swojej pracy, tak jak mówił Pan Burmistrz, nie tylko pod względem moralnym, ale także materialnym. Życzę wszystkim Państwu, rolnikom, ale też wszystkim Państwu, mieszkańcom Kałuszyna i gminy Kałuszyn, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, miłości rodzinnej, Bożego błogosławieństwa, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Wicemarszałek. A teraz na scenę zapraszamy posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Teresę Annę Wargocką. Zapraszamy. Przewielebny księży dziekanie, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, panie burmistrzu, mieszkańcy Kałuszyna i okolic. Bardzo dziękuję za zaproszenie na doroczne dożynki parafialno-gminne. Ta polska tradycja dzięki państwu, dzięki mieszkańcom i parafianom jest podtrzymywana. Chciałam złożyć państwu wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, aby ta tradycja wicia wieńców, dziękowania Panu Bogu za plony, nigdy nie zginęła. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że coraz mniej ludzi żyje z rolnictwa, zmieniają się technologie, zmienia się sposób uprawiania, ale to, co jest przesłaniem dożynek, przetrwa na zawsze. To pokładanie w Panu Bogu nadziei, że nigdy chleba nie zabraknie. I to dziękowanie Panu Bogu za to, że polska ziemia rodzi plony. Szanowni Państwo, dzisiaj tak bardzo odnosimy, i to jest bardzo stosowne, do dzielenia chleba. Ten chleb, który wypiekliście na te dożynki, był naprawdę bardzo smaczny i był bardzo duży. I chciałam powiedzieć, podzielić się z Państwem tą radością, jaką jest budżet państwa, który stał się w ostatnich latach dużym, ogromnym chlebem. Powiększyliśmy dochodu państwa o 100 miliardów złotych. Budżet, budżet, którego symbolem jest chleb, jest dzielony sprawiedliwie. Jest dzielony sprawiedliwie, bo jest dzielony dla wszystkich. A naszą ogromną radością jest to, że tak ogromna część tego budżetowego chleba trafiła do polskich rodzin. Bo rodzina jest przyszłością narodu. Rodzina jest przyszłością państwa. Rodzina jest przyszłością Kościoła. Rodzina jest gwarantem naszego osobistego szczęścia. Bo dzieci to wielka miłość i wielkie szczęście. Ale kierując środki do rodzin, myślimy o rodzinie bardzo szeroko. Z tego budżetowego wielkiego chleba wsparliśmy seniorów. Z tego wielkiego budżetowego chleba wsparliśmy osoby niepełnosprawne. I mam taką ogromną nadzieję, że tą wspólną pracą państwa tutaj w swoich lokalnych miejscowościach i naszą pracą polityki i rządu będziemy przyczyniać się do coraz lepszego życia. Że naszym celem na lata jest podniesienie dostatku Polaków, podniesienie poziomu życia z jednoczesnym przywiązaniem do wartości tradycyjnych. Bo tylko to nam zapewnia szczęśliwą, dobrą przyszłość. Szanowni Państwo, zbliża się kolejny rok szkolny. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali ten nowy rok szkolny. Przygotowywali w trudzie, przygotowywali w trosce o młode pokolenie. My chcemy, żeby polska szkoła kształciła młodych Polaków w duchu patriotyzmu i miłości ojczyzny. I to jest niezmiernie ważne, żeby młode pokolenie Polaków znało historię swojego kraju. Tak zmieniliśmy programy nauczania, że już nie zabraknie czasu na historię XX
wieku. To jest bardzo ważne. Dzisiaj w rocznicę 82. wojny światowej, oprócz uczczenia bohaterów, jest kolejny cel realizowany. Przywrócenie prawdy o przebiegu II wojny światowej. Przywrócenie prawdy o bohaterstwie i niezłomnej woli Polaków. To się dzieje dzisiaj w Polsce, w Europie, a mamy nadzieję również, że na świecie. Ostatnie zdanie chciałam skierować do rolników. Bóg błogosławił, ziemia chleb wydała. Niech wasza ciężka praca, niech wasza miłość do ziemi będzie doceniona i nigdy nie ustanie. Szczęść Boże wszystkim rolnikom gminy Kałuszyn, szczęść Boże wszystkim państwu. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo serdecznie za słowa skierowane do mieszkańców Kałuszyna i okolic i zapraszam teraz na scenę panią poseł Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Naprawdę udała się Państwa ona Państwu doskonale. Widać i radość, i widać umiejętność świętowania, nawet w takim stopniu, który sprasza gości spoza Państwa gminy. Szanowni Państwo, bo to jest ważne święto. Dziękujemy dzisiaj rolnikom za ich trud, za ich wysiłek, a trzeba powiedzieć bardzo jasno, że ten trud, ten wysiłek jest z każdym rokiem coraz większy. Zmiany klimatu, które powodują susze, burze, gradobicia, to wszystko powoduje, że rolnicy w Polsce mierzą się z każdym rokiem z coraz większym wysiłkiem, wyzwaniem, aby prowadzić swoje gospodarstwa rolne. Ale to jest także nasza wspólna odpowiedzialność. Te zmiany klimatyczne, bo trzeba się zajmować przyczynami, a nie tylko usuwaniem skutków. Więc mam nadzieję, że wychodząc z dzisiejszej uroczystości, każdy z nas będzie coraz bardziej umocniony i zdeterminowany w tym, aby dbać o środowisko. Ale dzisiaj jest także rocznica, rocznica wybuchu II wojny światowej. I mamy dzisiaj pokój, mamy dzisiaj wolność. Ten pokój, ta wolność to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Wspólne zobowiązanie, które jest niezależne od tego, jakie barwy polityczne reprezentujemy, czy jakie mamy sympatie. Bo to jest nasze zobowiązanie nie tylko wobec przyszłych pokoleń, ale także zobowiązanie wobec tych, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej oddali za wolną Polskę życie. I szanowni Państwo, właśnie te ofiary, ten dramat, te straty, to wszystko mobilizowało nas do tego, aby w przestrzeni publicznej szukać tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli. Uczyć się współdziałania, bo mamy wielkie wyzwanie przed nami i tym wyzwaniem jest umacnianie, ugruntowywanie polskiej obecności w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, to co ważne, to świadomość tego, że tym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa, które gwarantuje bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, nie może poradzić sobie żadne państwo, które działa samotnie. Bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom może gwarantować tylko współdziałanie i sojusze. A te sojusze, które są skuteczne w działaniu, to sojusze oparte na wspólnych wartościach, wspólnie wyznawanych wartościach, takich jak demokracja i rządy prawa. I dzisiaj, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamiętajmy, że to, co dało Europie, Polsce, ale także naszym małym ojczyznom lata pokoju, to właśnie te wartości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na scenę pana Czesława Mroczka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panie burmistrzu, księże dziekanie, szanowni goście, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn, drodzy rolnicy. Dożynki to piękna polska tradycja, to święto radości za dary ziemi, za owoce pracy rąk ludzkich. Dożynki to święto wszystkich osób związanych z rolnictwem. Dzięki wieloletnim wysiłkom, konsekwentnym wysiłkom, a w szczególności dzięki środkom europejskim,
poprawiają się warunki pracy rolników i poprawiają się warunki życia na wsi. Widać to dobrze w Kałuszynie. Widać, jak Kałuszyn się zmienił dzięki mądremu korzystaniu przez mądrego gospodarza tej gminy ze środków europejskich, z różnych środków pomocowych, ale też ze środków wypracowywanych przez mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn. Dzięki dobrej polityce poprzedniego burmistrza, pana Mariana Soszyńskiego i obecnego burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego, sami możemy to oglądać. Jeszcze kilkanaście lat temu ten skwer przecież wyglądał inaczej. Inaczej wyglądały świetlice w gminach i na wioskach, inaczej wyglądało prawie wszystko. Zmieniły się warunki. Ale jedno w pracy rolników jest niezmienne. Trud i zagrożenie wynikające z tej działalności. I choć, bo rolnicy, choć pracują w pocie czoła, z wielkim zaangażowaniem i pracowitością, to przecież nie zawsze uzyskują plony takie, jakich by oczekiwali. Dlatego, że zmagać się muszą z przeciwnościami z przyrodą, która ma wielki wpływ na wysokość zbiorów. Proszę Państwa, w tym roku susza także, mimo tego, że tak pięknie wyglądają te wieńce dożynkowe, susza także w wielu miejscach doprowadziła do tego, że zbiory są uboższe. Pojawiły się nowe, wielkie zagrożenia, które dotknęły niestety też powiat miński. To jest epidemia ASF-u. Wielu rolników straciło swój majątek, można by powiedzieć. Dlatego tak niezwykle ważne jest, by funkcjonował dobry system wsparcia państwowego. Wsparcia państwowego polegającego na wypłacie odszkodowań, na wypłacie dotacji inwestycyjnych. Tak, żeby ta działalność rolnicza spotykała się ze wsparciem i opieką państwa. Ten system, proszę państwa, będzie działał tylko w sytuacji, kiedy będą pieniądze. Każda polityka, polityka rolna również, jeżeli opiera się tylko na deklaracjach, jest polityką na papierze, nie w życiu. W życiu, żeby był ten system wsparcia, muszą być środki. My zbudowaliśmy w Polsce już od kilkunastu lat ten system wsparcia dzięki w szczególności środkom europejskim. Musimy zatem myśleć o tym, że jeżeli chcemy zapewnić rolnikom dobrą przyszłość w kolejnych latach, to nie możemy narażać na szwank tego naszego polskiego udziału w ramach środków europejskich. Proszę Państwa, w Kałuszynie w sposób szczególny trzeba nawiązać do wydarzeń z 1 września 1939 roku. To tutaj, z 11 na 12 września, odbyła się jedna z najbardziej krwawych bitew kampanii wrześniowej w Polsce. I mieszkańcy Kałuszyna nie muszą odkrywać historii II wojny światowej. Bo mieszkańcy Kałuszyna, w szczególności jeden mieszkaniec, Eugeniusz Kulesza, szef kombatantów, od lat dba o kwatery żołnierzy, którzy nie przeszli dalej już z Kałuszyna, którzy zostali tu w Kałuszynie, bo polegli. Ta historia jest w sercach mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn, jest w sercach mieszkańców powiatu miejskiego, bo walki pod Kałuszynem od kilkunastu lat, tutaj jest powiatowe święto, powiatowe uroczystości organizowane z tego tytułu. Ale proszę Państwa, kiedy my dzisiaj patrzymy na Kałuszyn, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w 1939 to było miasto liczące prawie 10 tysięcy mieszkańców. Kałuszyn, mimo tego, że się tak pięknie odbudowuje, nie podniósł się z tej ruiny września 1939 roku do dzisiaj. Kiedy o tym myślimy, żyjąc w wolnym kraju, to powinniśmy pomyśleć, jaka jest nasza odpowiedzialność za przekazanie tego daru wolności kolejnym pokoleniom. Szczególnie jeżeli jesteśmy tu w Kałuszynie. Proszę Państwa, my nie możemy nawoływać do podziałów. My nie możemy szukać wrogów. My musimy szukać tego, co nas łączy. Tylko wtedy będziemy w stanie działać sprawnie i rozwijać nasz kraj. Rozwijać, budować nasze wspólnoty lokalne. I jeżeli dzisiaj przywołujemy Ojca Świętego Jana Pawła II, to powinniśmy pamiętać to, czego nas próbował nauczyć, o co nas prosił. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Zawsze jeden z drugim. Pamiętajmy o tym, co się wydarzyło 80 lat temu tu w Kałuszynie, byśmy naszym
dzieciom, kolejnym pokoleniom przekazali ten piękny dar, z którego my się cieszymy, że żyjemy w takim pięknym kraju, żyjemy w coraz piękniejszym, na tej pięknej ziemi wschodniego Mazowsza, w coraz piękniejszym Kołuszynie. Proszę Państwa, w ten szczególny dzień Święta Plonu, Dożynki, wyrażam wielką wdzięczność dla pracy rolników za ich trud, za umiłowanie ziemi, za pielęgnowanie tradycji, tak jak tutaj w Kałuszynie. Wszystkim Państwu życzę pomyślności w pracy i radości w świętowaniu. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy teraz panią Elżbietę Lanc, wicemarszałka województwa mazowieckiego. Panie burmistrzu, księże dziekanie, szanowni gospodarze tej uroczystości, starostowie Dożynek, dostojni parlamentarzyści, kochani rolnicy, szanowni państwo. Szczególne święto, piękne święto Dożynki, Dożynki parafialno-gminne, które łączą nas wszystkich, ale przede wszystkim pozwalają podziękować tym, którzy pracują na roli, którzy tworzą chleb, którzy te piękne wieńce dożynkowe przygotowali. To wy, kochani rolnicy, jesteście solą tej ziemi. To dzięki wam ten piękny Kałuszyn, piękny powiat, całe Mazowsze, nasz kraj jest w stanie wyżywić nas wszystkich. Za ten chleb, za ten trud na roli przyjmijcie, kochani, gorące, gorące podziękowania. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera rolników, wspiera Kałuszyn, wspiera powiat miński. To są nasze działania, które są dedykowane na wprost rolnictwu i tej ziemi. To jest wsparcie dla sołectw, to jest wsparcie na rzecz inwestycji w ochronę środowiska, to jest wsparcie na drogi i te dojazdowe do pól, ale i duże inwestycje. To są środki unijne, to jest ten piękny, ale ten piękny tutaj skwer, który służy kultywowaniu wielkich uroczystości. To jest nasza wspólna praca, nasze wspólne zobowiązanie do tego, żeby tu na tej ziemi żyło się coraz lepiej. To też środki dedykowane na oświatę. To wsparcie w tym roku na budowę sal sportowych, sal informatycznych, sal językowych. To wszystko, co możemy Państwu dać. To jest to, o czym powiedział przed chwilą pan poseł Czesław Mroczek. Szanujmy się, bądźmy razem, nie przeciw sobie. I rzeczywiście samorząd województwa mazowieckiego jest razem z mniejszymi samorządami lokalnymi. Jest razem z Kałuszynem. Panie burmistrzu i kochany poprzedniku, te inwestycje, które służą mieszkańcom, służą też rolnikom. Bardzo wam dziękuję. Wasza praca, wasza pasja, wasza wizja Kałuszyna spowodowała, że możemy świętować w takich warunkach. Ja bardzo się cieszę, że samorząd województwa mazowieckiego też uczestniczy w tej uroczystości poprzez dofinansowanie. Ale też jesteśmy w takim szczególnym momencie, 80 lat wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy, że wolność jest nam nie dana, ale zadana. Szanujmy tę wolność, pracujmy dla tej wolności. Uczmy naszych bliskich, nasze pokolenia tego, żeby nigdy więcej jeden przeciwko drugiemu, nigdy więcej Polak przeciwko Polakowi, nigdy więcej tego, co miało miejsce 80 lat temu. Niech to przesłanie będzie najważniejszym. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, za przyszłe pokolenia. Niech te przyszłe pokolenia będą się cieszyły tak, jak my się cieszymy. Dobrego świętowania, pięknej uroczystości, dobrych lat, panie burmistrzu, przed panem. Myślę, że ma pan wysoko postawioną poprzeczkę, ale da pan radę, jest pan młody. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Oby samorząd Kałuszyna, tak jak do tej pory, sięgał po środki unijne. Abyśmy byli piękną wspólnotą, abyśmy potrafili sobie pomagać i wspierać. Kochajmy się. Wszystko co najlepsze przed nami. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. A teraz zapraszam na scenę pana Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego. Zapraszam. Proszę Państwa, za chwileczkę rozlegnie się ponownie syrena, ale tym razem będzie to dźwięk syreny okolicznościowy. O godzinie 14:00 przyjęto w tym dniu szczególnym 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, abyśmy minutą ciszy uczcili. Dobiega właśnie godzina 14:00. Za chwileczkę powinna zawyć syrena, także pana Mirosława poprosimy o
chwilę cierpliwości. Dzwon w kościele już nam ogłosił, co prawda 14, ale powstańmy, uczcijmy minutą ciszy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szanowni Państwo, starostowie Dożynek, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, parlamentarzyści, Pani Marszałek województwa, Szanowni mieszkańcy miasta, gminy Kałuszyn, w imieniu władz samorządowych powiatu mińskiego, reprezentowanych przeze mnie, przez przewodniczącego rady, przez starostę obecnego Antoniego Jana Darczyńskiego, przez Alicję Cichoń obecną, przez członka zarządu Marka Pachnika, chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom, rolnikom miasta gminy Kałuszyn wielkie słowa podziękowania za wasz trud, za znój, za to, co robicie dla mieszkańców powiatu, dla mieszkańców całego kraju. Jest to piękne święto, święto, które wywodzi się z pięknej polskiej tradycji, tradycji chrześcijańskiej, tradycji ludowej. Od wielu lat rolnicy świętowali w różny sposób te piękne, tradycyjne wieńce dożynkowe, które były wnoszone do kościoła, które były przez księdza dziekana święcone, przekazanie chleba, święcenie chleba przez tutaj księdza dziekana i przekazanie chleba przez starostów dożynek, aby tego chleba dla wszystkich mieszkańców powiatu mińskiego i miasta gminy Kałuszyn nie zabrakło. W imieniu władz samorządowych powiatu dziękuję Państwu za ten trud wasz i powiat miński jest silny dzięki takim miejscowościom, takim gminom jak gmina Kałuszyn. Wszystkiego Państwu życzę najlepszego i dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszam jeszcze na scenę pana Krzysztofa Borkowskiego, który chciałby również skierować do nas kilka słów. Przewielebny księże proboszczu, szanowni starostowie dożynkowi, szanowni parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, drodzy państwo i rolnicy, to dzisiaj wasze święto, drodzy rolnicy. I chciałem podziękować rolnikom wszystkim z gminy Kałuszyn za to, że przyszliście pod ołtarz, złożyli te piękne wieńce, w kościele modlili się, a teraz przyszli tutaj na plac Kilińskiego i razem świętujecie. Tego bardzo potrzeba i dzisiaj coraz trudniej jest o te plony, dzisiaj to coraz trudniej jest też, żeby te plony były jak najwyższe. Susza, kataklizmy coraz częściej przychodzą, anomalie pogodowe. Mimo to rolnik daje sobie radę i coraz większa ta jest polska produkcja. Polacy, polscy rolnicy radzą sobie świetnie. Polskie produkty, dobre produkty trafiają na stoły nie tylko Europy, ale i świata. Wielu w produkcjach, jak chociażby w drobiu, w pieczarkach, zajmujemy pierwsze miejsce w Europie. Pokonaliśmy Francuzów, Niemców, jesteśmy najlepsi. To jest determinacja polskiego rolnika. Ale też musimy pamiętać, ja jako rolnik, który produkuje bardzo dużo w powiecie siedleckim, a jednocześnie też kupuję od państwa świnie z ASF-u, inne produkty, także drób, powiem, że coraz trudniej też będzie w przyszłości. I apeluję tutaj do parlamentarzystów. Jest umowa międzynarodowa, która powstaje w tej chwili z Ameryką Południową, gdzie będą zalewać Europę tanie produkty. Musimy tutaj być przygotowani na to. Szczególnie producenci mleka i producenci bydła mięsnego. To musimy wiedzieć. Jest też w przyszłości do rozwiązania problem małej retencji, problem nawadniania. Sama po iluś tam miesiącach walki wypłata skromnych pieniążków na suszę i szacowanie tego, to nie załatwia sprawy. Bo trzeba pójść dalej, załatwić nawadniania, żeby rolnik uzyskiwał godziwe plony, tak jak jest to w Europie Zachodniej. Na to muszą być środki unijne czy też krajowe. Potrzeba wspólnego działania wszystkich parlamentarzystów, żeby jak najwięcej sięgać po środki unijne
i żeby polska produkcja jeszcze bardziej też mogła być nowoczesna, dobra, ale też żebyśmy dalej zdobywali nowe rynki. Globalny świat zmienia się. Dzisiaj trzeba zadbać o rynek chiński, japoński, dlatego że tam ludzie potrzebują polskiej żywności. To da lepsze ceny, ale też da lepsze podatki dla naszego państwa. Szanowni Państwo, to tylko niektóre rzeczy, które trzeba wykonać i mam apel do parlamentarzystów, żebyście razem wspólnie działali w imieniu rolników i zadbali o to, bo to są wyzwania w tej niedalekiej przyszłości, które są niezmiernie ważne dla Polski i dla polskiego rolnictwa. Dzisiaj świętując, bardzo, bardzo dziękuję rolnikom z powiatu mińskiego, przede wszystkim tutaj z ziemi kałuszyńskiej, za trudną, ciężką pracę, za te plony, któreście przynieśli, za te wspaniałe wieńce, za te produkty, wystawy, które zostały przygotowane. Wszystkiego dobrego. Niech ta praca dla wasza ciężka będzie dostrzegana przez całe polskie społeczeństwo. Niech ta praca będzie nagradzana. I cóż, stabilizacji cen, bo to jest najważniejsze. Nic tak ważne nie jest jak stabilizacja dla polskiego rolnika. Szanowni Państwo, chciałem podziękować też burmistrzowi panu Marianowi Soszyńskiemu, obecnemu burmistrzowi Arkadiuszowi Czyżewskiemu. Kiedy byłem posłem, zrobiliśmy dużo inwestycji wspólnie. Te inwestycje służą. I życzę, żeby nowe inwestycje powstawały tutaj dla miasta Kałuszyn, dla gminy Kałuszyn. One są potrzebne bardzo i niech się rozwijają te miejscowości. Mając tak zacnych, wspaniałych ludzi jak Państwo, znam wielu tutaj sołtysów, znam wielu samorządowców, wierzę w to, że każda złotówka będzie dobrze wykorzystana i będziecie się rozwijać. Tego rozwoju Państwu życzę. Patrząc w historię 80 lat temu, była straszliwa wojna. Wyciągnijmy wnioski. Dzisiaj nie czas na kłótnie, na spory. Razem wspólnie musimy działać. Razem wspólnie musimy budować Rzeczypospolitą, nie spierać się, a wspólnie razem, bo przez to będziemy silni. I zachodni sąsiedzi, i wschodni będą nas postrzegać jako silne państwo i nie pozwolimy, tak jak kiedyś w 1939 roku, z dwóch stron nas najechali. I tego też życzę wszystkim Polakom. I tu na ziemi kołuszyńskiej, i w całej Polsce. Wspólnego działania, mniej kłótni. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże dla wszystkich ludzi pracy i szczególnie dla rolników. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie naszym gościom za wystąpienia i miłe słowa skierowane do Kałuszyna i gminy Kałuszyn, jej mieszkańców, rolników. Jeszcze informacyjnie tylko, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że na ręce pana Arkadiusza Czyżewskiego, burmistrza Kałuszyna, Mariana Pełki, dyrektora Domu Kultury i wielebnego księdza Władysława Szymańskiego wpłynął list od wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery z najlepszymi życzeniami, pozdrowieniami dla lokalnej społeczności z okazji dożynek parafialno-gminnych. W tradycji dożynkowej, w tradycji ludowej jest tak zwane ośpiewywanie władz. I w tym momencie raz jeszcze zespół razem.